Czy warto jest kupić większą ilość słomy i do czego może się nam przydać słoma na działce? No, do wielu różnych rzeczy. Najprostszym wykorzystaniem słomy jest po prostu ściółkowanie, czyli przykrycie ziemi warstwą słomy. To powoduje, że nie mamy problemu z utrzymaniem wilgoci w glebie, że ta ziemia w zasadzie od jesieni tutaj czeka na nowy zasiew i, co jest bardzo ważne, nie ma roślin pionierskich, czyli chwastów. Więc słoma jest bardzo dobrym materiałem do ściółkowania. Można ją jeszcze wykorzystać do tego, żeby wyłożyć przejścia między grządkami. My tutaj mamy część przejść wyłożonych właśnie słomą, a część trocinami. Te trociny, wióry, one leżą tutaj już też od jesieni. I dlaczego warto jest to robić, żeby wykładać, ściółkować również przejścia? Z bardzo prostego powodu. Otóż nie ma się wtedy w zasadzie błota na działce. Kiedy pada deszcz, a ziemia jest odkryta, po tym się chodzi, to wiecie sami, że przykleja się to do butów, przykleja się do kaloszy i wszystko się wnosi do altanki. Jeżeli jest słoma, to nic takiego nie ma miejsca. Można też wykorzystać do chochoła, czyli do tego, żeby zamiast bielenia drzewek ochronić drzewka właśnie chochołem. I my tutaj mamy tą starą jabłonkę pomalowaną wapnem, a tutaj mamy chochoł. I chochoł, podobnie jak wapno, chroni drzewko przed tą fałszywą informacją, że już jest ciepło, można zacząć żyć, życiodajne soki mogą już krążyć w pniu, się ten proces rozpoczyna, a potem w nocy spada temperatura do minusowej i to powoduje, że to życiodajne, te życiodajne soki zamieniają się w śmiertelne dla drzewka soki, bo po prostu zamarzając rozrywają tę tkankę pnia, kory od środka. Więc do tego się przydaje słoma jak najbardziej. Poza tym wygląda to naprawdę ładnie. Można naturalnie zrobić ten chochoł piękny. My żeśmy zrobili tak, jak umieliśmy, ale jeszcze poćwiczymy, żeby był ładniejszy. Słoma też nam się przydaje jako warstwa do kompostu. I tu, jak zajrzy się do naszego kompostu, to widać, że były tutaj warstwy ze słomy. Słoma jest bogata w wapń, bogata jest, przepraszam, w węgiel, a tej masy węglowej w kompostowniku powinno być w odpowiedniej ilości, więc do tego się też przydaje. No i rzecz najważniejsza, do siania. O, tutaj mamy jeszcze małe kompostowniczki przygotowane pod dynie, które będą wysadzane dopiero w maju, ale już tutaj pod tą ściółką ze słomy jest ziemia naturalnie wilgotna, pomimo tego, że jest bardzo sucho, która czeka na nasiona. No i teraz jeszcze sadzenie w słomie. To zaproszę Was do tej części warzywnika, gdzie w zeszłym roku rosły rośliny na słomie i teraz słoma też jest i będzie przygotowywana do kolejnych siewów. Tu są snopki jesienne, a tu jest stary snopek. W tym snopku bardzo ładnie rosły poziomki i tutaj widać, że już puszczają nowe listki, że wszystko to ładnie będzie rosło. Ta słoma już jest w części przekompostowana, dlatego ona tak siadła, ale dobrze, niech sobie taka będzie. Natomiast tutaj mamy nowe snopki, które na razie czekają, ale powiedzmy 3 tygodnie przed planowanymi wysiewami każdy z tych snopków będzie musiał być zlewany wodą,
od tej strony właśnie, gdzie znajduje się ta ostra taka część tej sieczki słomianej, wtedy woda ładnie w to wnika i to pozwoli na to, żeby później ona nie była też taka sztywna i będzie dobrze trzymać garstkę ziemi, bo sadząc w słomie rozchylamy po prostu te źdźbła, wkładamy garstkę ziemi, a w ziemię wkładamy nasiona. I wiele roślin może tutaj rosnąć. Oprócz wspomnianych poziomek i truskawek, w zeszłym roku rosły tutaj pomidorki. Bardzo dobrze im się rosło. Sałata, kwiaty. To było tak tytułem eksperymentu. A w tym roku chcę też obsadzić część słomy tymi, jak one się nazywają, do przypraw. Aha, ziołami właśnie, chcę obsadzić ziołami. No i jeszcze zobaczymy tymi roślinami, których będzie nadmiar w rozsadzie. Na pewno nie mogą tutaj rosnąć rośliny bulwiaste, czyli seler absolutnie odpada, czy marchewka, czy pietruszka, ale wszystkie te, które mają taki w miarę płytki system korzeniowy, to spokojnie sobie poradzą na tej słomie. Tak więc szukajcie jakiejś zaprzyjaźnionej stadniny, idźcie na plac w swoim mieście, tam są osoby, które sprzedają plony ze swojego gospodarstwa, tak jak to jest na przykład u nas we Wrocławiu. Co niedzielę przyjeżdża pan, który handluje płodami rolnymi, jajeczkami, miodem. No i jeżeli my potrzebujemy, no to zapakuje zawsze kilka takich kostek słomy do samochodu i nam po prostu przywozi. Można zdobyć nawet w dużym mieście, nawet nie mając jakichś kontaktów, słomę. Róbcie to, próbujcie. Jest to też dobry sposób na to, żeby zwiększyć powierzchnię działki, bo każda taka ta kostka słomy to jest dodatkowe miejsce, na którym będzie mogło rość kilka roślin. A takiej optymalizacji właśnie, optymalnego wykorzystania każdej części działki my oczekujemy. I to będziemy robić.